teraz ja wtedy mówiłem między innymi o tych ludziach, którzy sobie medytują albo próbują usunąć dialog wewnętrzny. Powodzenia swoją drogą, nie? Tak, a propos małych zwycięstw, powodzenia z usuwaniem dialogu. I teraz między innymi, a swoją drogą to ostatnio słyszałem ciekawą koncepcję, dlaczego my mamy dialog wewnętrzny. Znaczy, dla mnie ona jest najciekawsza, w sensie taki wydaje mi się najbardziej logiczna, że my jesteśmy tak bardzo istotami społecznymi. To znaczy, my tak bardzo potrzebujemy innych istot, żeby funkcjonować. Na przykład jedno z najgorszych kar jest izolacja, nie? Taka hardkorowa, na przykład w więzieniu, prawda? Ktoś się zrobił, idzie na przykład na 30 dni i nie ma nawet dopływu światła, to jest totalna izolacja. Ci ludzie na przykład potrafią wariować, jeśli są słabsi psychicznie. I że podobno dialog wewnętrzny jest właśnie po to, żebyśmy nigdy nie byli sami. Bo my nie jesteśmy w stanie być sami. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Dla mnie brzmi logicznie, że to, że jesteśmy, bo są też, jeżeli chodzi o darwinizm, są dwa, są dwie odnogi. Jedna mówi o tym, że podstawą jest jednostka, a druga mówi, że podstawą jest społeczeństwo. A czy jakaś grupa, że ta jednostka może się poświęcić dla grupy, bo dobro grupy jest ważniejsze niż dobro jednostki. Wydaje mi się, że ci, którzy mówią o grupie, są bliżej prawdy, tak mi się wydaje, bo inaczej na przykład ludzie nie popełniliby samobójstw, nie? Znaczy, albo nie byłoby takich typowych autodestrukcyjnych zachowań. I że gdyby jednostka była tą podstawową jednostką, a nie grupa, nie? Gdzie jednostka na przykład jest dużo mniej ważna, co jest smutne dla nas jako dla jednostek, ale powiedzmy, że to tak jest. Dlatego wracając do tego dialogu wewnętrznego, zamiast go usuwać, nie da się tego zrobić, można go wykorzystywać po prostu najzwyczajniej w formie pytania. Podstawowe pytanie do wykorzystania to jest, czy to mi służy. To, co akurat robię, czy to, co chcę zrobić, nie? Czy to mnie przybliża do tego celu, który chcę osiągnąć? Skoro żyjesz z intencją i wierzysz, że życie można planować, to jakby, czy to mi służy? To jest podstawowe pytanie. I przy czym nie zadajesz sobie tego pytania, żeby dostać odpowiedź na głos, tylko zadajesz się tak naprawdę po to, żeby podświadomość się skoncentrowała na tym, czy przypadkiem zmierzasz w pewnym kierunku. I druga to jest właśnie ta kwestia robienia zakładów, czy przewidywania przyszłości. Bo to powoduje wyrzut dopaminy i niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie masz, bo to jest to może, nie? To jest to ciekawe. To jest właśnie to. Ja tam wspominałem na początku, że są tak naprawdę te dwa, znaczy jedna emocja, jeden stan emocjonalny, czyli gniew z ciemnej strony, a z tej, nazwijmy to, jasnej strony, to jest właśnie ciekawość, nie? W momencie, w którym masz człowieka, który nie ma w sobie grama ciekawości, to on jest martwy, nawet jeśli żyje. Dlatego dzieci się tak szybko uczą, bo dzieci są ciekawe. Potem społeczeństwo już zaczyna, potem idą do szkoły, potem społeczeństwo zaczyna nad nimi pracować i ciekawość się kończy, nie? Ale jakby to są te dwie najważniejsze rzeczy. Jakby kolejny też prosty patent na to, żeby zwiększać ilość dopaminy, to jest to, że jak się założysz i założysz jakieś wyniki, masz i masz rację, to może się nazwyczaj na świecie nagrodzi, tak jak się psa nagradza jakimś smakołykiem. I to też powoduje wyrzuty dopaminy. W ogóle cały dowcip z dialogiem wewnętrznym, tak jak tutaj jest napisane, polega na tym, żeby to osądzanie, czyli to, jak ja mówię, szczekanie na siebie dialogiem wewnętrznym, zamienić na ciekawość. Bo nawet jeżeli się wpieprzyłeś w jakiś kłopot, to ciekawe, czy uda ci się z niego wybrnąć. Nie? Znaczy, nie wiem jak wy, ale w momencie, w którym ja sobie, że tak powiem, wprowadzę ciekawość, to zaczyna być w zupełnie innym stanie. Znaczy, ciekawość ma w sobie coś, to zastanowienie się, jakby, to jest zupełnie inny stan, niż właśnie takie, kurwa, co ja teraz zrobię i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak jesteś w dupie, jesteś ciekawy, co się stanie, to jest przynajmniej lepsze bycie w dupie. No.